Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Prosiliście mnie, żebym bardziej dokładnie wytłumaczył kwestię sprawdzania pompy paliwowej. Więc słuchajcie, tak, nie będziemy poruszali na jakim pojeździe. Generalnie tutaj mamy pojazd tradycyjnie, ten, który widzimy. Ale rozchodzi się o co? Głównie poruszamy temat pompy Delphi, która jest montowana w większości pojazdów diesli, nie tylko w tych samochodach czy pojazdach. Więc słuchajcie, żebyśmy mogli wytestować dokładnie, w pierwszej kolejności słuchajcie, od czego trzeba zacząć. Na pewno musimy zacząć od pomiaru ciśnienia niskiego. Ja mam tutaj taki wskaźniczek, który pokazuje nam tylko do 6 barów i jest on wystarczający. Takie coś musicie sobie gdzieś tam zdobyć we własnym zakresie. Nie musi być do 6, może być do 10, 12, tylko że im mniej, tym pamiętacie, jest on bardziej dokładny, aczkolwiek nie jest to aż nam tak potrzebne. Kawałek wężyka. No i bardzo ważna rzecz jaka? Kruciec, który tutaj, on nie występuje tak naprawdę oprócz serwisu specjalistycznych gdzieś tam w sprzedaży. Znaczy ja nie mówię, że nie jest osiągalny, tylko że jest drogi. Natomiast ten kruciec, który ja mam tutaj, on jest używany w pneumatyce. Jedyne co trzeba zrobić, to słuchajcie co? Pomiar ciśnienia niskiego w tego typu pojeździe robimy przez czujnik temperatury. Czujnik temperatury zamontowany jest w pompie i ten czujnik musimy najnormalniej w życiu zdemontować. Kruciec, który sobie dokupimy, będziemy musieli troszeczkę niestety przegwintować. Kupujemy gwintownik, już nie pamiętam jaki, ale dobierzecie. Spokojnie, w każdym razie trzeba nagwintować taką średnicą, żeby sobie tam nie uszkadzać pompy, mimo że tam jest stalowa ta głowica cała. W każdym razie musimy takie coś zrobić, dowinę sobie troszeczkę teflonu. No i słuchajcie co, przede wszystkim, od czego zaczynamy? Jeżeli testujemy pompę paliwową w samochodzie, to testujemy z jakiegoś powodu. Na przykład powodów może być wiele. Powód może być taki, tradycyjnie migająca spiralka w samochodzie. Problemy z rozruchem, długi czas rozruchu, bądź ewentualnie, słuchajcie, kwestia jaka? Kwestia może być taka, że na przykład podczas wyprzedzania zaczyna migać spiralka, wyrzuca błędy paliwa. Nawet, słuchajcie, taka kwestia może się pojawić kiedy? Kiedy samochód rano przy ciężkim rozruchu odpali wam, zaczyna wam klekotać, grać, to spalanie nie jest takie, jakie być powinno, jest efekt jakiegoś tam dymu z tyłu białego, wtedy tak, słuchajcie, może być to spowodowane za niskim ciśnieniem. Może być ciśnienie zarówno wysokie, za niskie, czyli wskaźnik potrzebujemy wtedy już do wyższego ciśnienia, to ciśnienie może być za niskie, to dojdziemy zaraz do tego. Natomiast słuchajcie, w głównej mierze, jak wszędzie, od każdego źródła zaczynamy od źródła wstępnego, czyli musimy najpierw zmierzyć sobie ciśnienie wstępne, czyli po założeniu takiego wskaźnika będziemy mieli już odczyt tego, co pompa zasysa z baku, czyli już możemy wyeliminować układ wstępny ssący, czyli powiedzmy nieszczelność o-ringów, nieszczelność filtra, zapchany filtr paliwa. Czasem zdarza się, że komuś kruciec w baku gdzieś tam się nadkruszy czy pęknie, więc takie sytuacje się zdarzają. No i teraz słuchajcie co, jeżeli już mamy taką rzecz zrobioną, czyli skręcony tutaj wskaźniczek z kawałkiem wężyka, musimy kawałek wężyka mieć, bo inaczej nie ma dostępu, to do tego potrzebujemy, słuchajcie, kluczyk 19. Tym kluczem 19 wykręcamy, odpinamy oczywiście czujnik, wykręcamy ten czujnik i później w to miejsce, w pompę, wkręcamy nasz wskaźnik i przy kręceniu robimy próbę. Dobra, słuchajcie, ja biorę się za wkręcanie tego czujnika, który jest tak naprawdę z niebieską kostką zamontowany w pompie, jest od góry, co prawda tego teraz nie będzie widać, ale niebieska kostka jest jedna, brązowa jest druga, więc ja już nie będę zatruwał teraz czasu, biorę się za wkręcanie, spotykamy się za chwilę. No i okej, słuchajcie, czujniczek mamy wkręcony, znaczy czujniczek, nasz wskaźniczek, masz manometr. I teraz rzecz jest taka, ja pójdę sobie odpalić, co prawda nie będzie to może teraz widać, natomiast może będzie mnie słychać. I pamiętajcie, bardzo ważna rzecz. Rozruch po wkręceniu takiego czujnika może być cięższy jak normalnie, ze względu na to, że
normalnym zjawiskiem jest to, że po prostu część tego paliwa gdzieś tam może być spuszczona, ale może nie będzie tragedii, zaraz zobaczymy. No i okej, właśnie. Ciśnienie 5,5 bara około, czyli to jest ciśnienie bardzo dobre, które jest na pompę wstępną. Generalnie, jeszcze raz pokażę. Zgasimy pojazd. Także słuchajcie, ciśnienie 5,5, które uzyskaliśmy, jest ciśnieniem bardzo dobrym. Czyli w tym momencie części tego typu jak filtr paliwa, węże paliwowe, nieszczelne gdzieś tam układy powietrza, bo słuchajcie co, jeżeli do pompy dostaje się układ powietrza, powietrze może dostawać się z każdego miejsca. Na przykład mogą być uszkodzone o-ringi na powrotach. Może być gdzieś tam o-ring przy pompie uszkodzony, może być gdzieś tam nieszczelność na filtrze paliwa, bo takie rzeczy też się zdarzają. U mnie co prawda tu przy pompce paliwa jest i przy filtrze paliwa jest jeszcze pompka zamontowana wstępna, która się sprawdza, ale to już nie poruszamy tego, bo to jest na innym filmie gdzieś tam, jak ktoś by chciał sobie zobaczyć. W każdym bądź razie słuchajcie, rzecz jest jaka, jeżeli mamy problemy z pompą, to znaczy my nie wiemy, czy jest problem z pompą, wiemy na pewno, że jest problem z odpalaniem pojazdu bądź migająca spiralka podczas jazdy. Mamy jakieś właśnie takie nierówną pracę silnika rano po zapaleniu, gdzie powiedzmy ten rozruch jest cięższy. Generalnie wszystko, co powoduje nam to, że ten samochód nie chodzi tak, jak być powinien. Wiadomo, że zawsze zaczynamy od jakiegoś tam źródła. Czyli już wstępnie mamy wyeliminowane na pewno pompę wstępną pompy, układ zasilania paliwowego, filtr paliwa, węże, bak, króćce, to wszystko mamy wyeliminowane. Wiemy, że to ciśnienie wstępne jest. No i teraz słuchajcie tak. Jeżeli to, to teraz następnym elementem, jaki musimy poruszyć, jeżeli mamy już część wyeliminowaną, generalnie ktoś, kto się na tym zna, to myślę, że to są rzeczy nie dla niego, on już wie o tym, ale dużo osób jest, którzy nie wiedzą, a pamiętajcie, zawsze zasada jest taka, żeby się nie dać nabić w butelkę. Więc słuchajcie co, najprostszym kosztem. Będziemy potrzebowali wskaźnik już większy. Mi udało się co prawda zdobyć, słuchajcie, tylko do 1000 barów. Niestety. Natomiast sprawdza się w zupełności, dlatego że to jest włoska firma Italmanometri, coś takiego. W każdym razie oni, z tego co czytałem w katalogu, dwukrotnie można przekroczyć wartość pomiarową i on nie powinien zostać uszkodzony. Nie powinien, no słuchajcie, to są granice już, które już przekraczamy o 100%. No i teraz słuchajcie, teraz już zaczynamy poruszać zagadnienie takie, przy którym jest sytuacja troszkę niebezpieczna. Ze względu na to, że mamy układ wysokiego ciśnienia, paliwa, które jest pod wysokim ciśnieniem, dlatego jeżeli nie mamy pojęcia, nie bierzmy się za to. Nie ryzykujmy. Jeżeli mamy pojęcie, to pamiętajcie, zawsze robimy to na własną odpowiedzialność, żeby tam jakichś niedomówień nie było. W każdym razie co? Wskaźnik tego typu jest u nas, bynajmniej był, dostępny na znanym portalu, bardzo tanim. Jako wskaźnik, nie wiem, do 1000 barów bodajże tak było opisane. Do tego, co jest potrzebne? Potrzebna jest rurka paliwowa z dowolnego diesla, żeby tylko króćce pasowały. W większości jest to króciec, który jest na kluczyk 17, tutaj. Reszta tutaj nam pasuje, bo to jest jakimś standardem ten grzybek. Wiadomo, że redukcję jakąś potrzebujemy dokupić, ale to już nie poruszam tematu, bo to wszystko będzie zależało od tego, jaki sobie kupicie wskaźnik. W każdym bądź razie potrzebujemy rurkę paliwową, którą wykorzystamy. Do tego, słuchajcie, bardzo ważna rzecz jest jaka. Odwiedzamy złomowisko samochodowe. Kupujemy, można powiedzieć, dwie rurki paliwowe, trzy rurki paliwowe, z których sobie zrobimy
Jak jest po prostu diesla, żeby tylko mniej więcej ta, żeby ta średnica tutaj na 17 kluczyk napasowała, bo gwint powinien być tutaj w standardzie zachowany. Obcinamy te rurki i przede wszystkim co? Musimy to bardzo solidnie zaspawać. Bardzo solidnie. Uwaga, mamy do czynienia z wysokim ciśnieniem, które może dochodzić do 1800 barów. Dlatego tutaj już żartów nie ma. I takich zaślepek potrzebujemy 3. To jest druga zaślepka, która jest przeze mnie wykonana. No i trzecia taka, bo akurat była wygodniejsza. Zaspawana, ale się sprawdza. I teraz słuchajcie, co robimy. Jeżeli mamy 3 zaślepki, mamy wskaźnik, nie musimy demontować na razie naszego czujnika, od ciśnienia niskiego, ze względu na to, że wpuści nam powietrze niepotrzebne, więc takiego zabiegu robić nie musimy. No i dobra, słuchajcie co, wykręcę, słuchajcie co robię. Muszę podkręcać wszystkie te rurki, 3-4 praktycznie rzecz biorąc. W dowolne miejsce wkręcam manometr, ten, który jest wysokiego ciśnienia. I resztę te 3 rurki, które są, po prostu zaślepią. To robimy taką próbę, tę próbę po prostu ciśnienia, wydajności pompy na zamontowanej pompie w samochodzie. Ja tam kiedyś nagrałem filmik taki, gdzie tą pompę sprawdzaliśmy na stole. Jak ktoś ma ją na stole odkręconą, może sobie to sprawdzić. Co prawda to było takie bardzo amatorskie, aczkolwiek w ten sposób idzie już wytestować. A wy, mając na samochodzie, kupujecie od kogoś pompę na złomowisku, możecie wykorzystać to, żeby zapiąć do niego akumulator, mając wskaźniki, oczywiście jeżeli jest paliwo jeszcze i układ paliwowy jest szczelny, możecie sobie tą próbę zrobić. No i dobra, słuchajcie, biorę się za odkręcanie wtrysków, zaślepianie i za chwilę. No i dobra, się słuchajcie, wskaźnik zamontowany. Poruszę jeszcze dwie kwestie. Jak odkręcacie rurki, pamiętajcie, zostawiajcie sobie rurki dokręcone, znaczy popuszczamy je, tu odkręcamy tą część na listwie, tą sobie zostawiamy, dlatego żeby się nam po prostu jakieś tam brudy, śmieci nie dostawały podczas naszych prób. Także generalnie tych rurek nie demontujcie, tylko popuszczacie, odkrzywiacie na bok, po czym dociągacie ręką, żeby ona się w miarę trzymała, żeby po prostu tam się śmieci nie dostawały. Kolejna sprawa jest taka, słuchajcie, u mnie ten wskaźnik jest co prawda troszkę się przeskalował. Jest gdzieś około 100 na plusie, ale w dolnej kwestii on jest sprawdzony, że oszukuje. Natomiast w wyższych ciśnieniach niestety on już nie oszukuje, znaczy niestety, no po prostu dobrze, że nie oszukuje. No i teraz słuchajcie, ja pójdę zakręcę, co prawda nie wiem, czy to będzie widać. Natomiast powiem wam tak, samochód odpalić nie odpali, no bo siłą rzeczy nie da się. Natomiast rzecz jest jaka, jeśli chodzi o kwestię ciśnienia, normalne ciśnienie, słuchajcie, podczas pracy w takich silnikach diesla waha się w granicach tam powiedzmy około, bo ja powiem około, dlatego że nigdy nie ma tego ciśnienia równomiernego przy testach, tak powiedzmy 240, powiedzmy się ten dół zaczyna, 270, spotkałem się, że ciśnienia zdarzają się czasem 290 barów, ale pewnie jest to już uwzględnione od producenta, od wtrysków, od jakości wtrysku przede wszystkim, to co one spuszczają nam w dół. Natomiast ciśnienie, które się powinno u nas wahać przy normalnej próbie kręcenia, ono powinno się dobić bez wtrysków, bo teraz wtrysków nie mamy, jest listwa zaślepiona. Mniej więcej do około 300 barów powinniśmy dobić, czyli jeżeli samochód w tym momencie nam dobije to ciśnienie w tej pozycji zaworu zapiętego, to powinniśmy mieć ciśnienie do około 300 barów nabite. No w tym przypadku powiedzmy, nawet jeżeli przekroczymy troszkę, to wiadomo, że to jest ciśnienie, które zostało dobite, ale ono po chwili powinno mniej więcej tam zejść. Później już nie, bo jeżeli to paliwo nie zejdzie, to zaraz poruszę temat, idę zakręcę, może będzie widać. No i dobre, słuchajcie. Jak czepimy się wskaźnika, to na wskaźniku mamy w tym momencie 300 barów. Czyli wiemy, że
Nawet jeżeli on by był troszkę przeskalowany, to ponad 200 barów na pewno mamy. Słuchajcie, to ciśnienie, jeżeli nam zejdzie do jakiegoś tam określonego ciśnienia, to ma prawo. Natomiast tak jak w tym momencie ono mi się utrzymuje przez dłuższy, dlatego się wyłączyłem, żeby poczekać. Ono się utrzymuje, słuchajcie, na około 200 barach. Jak to się przekłada? Dlaczego paliwo stoi, a drugiemu ucieka w dół? Więc słuchajcie, jeżeli paliwo stoi, to bardzo dobrze, ze względu na to, że samochód, który zostawimy na dłuższą chwilę pozostawiony, nieodpalany, on łatwo nam odpali. Dlaczego? Dlatego, że paliwo zostaje niespuszczone przez zaworki w pompie. Jeżeli zaworki na sekcji tłoczącej są już zużyte, to niestety paliwo spuści nam w dół i później on potrzebuje dobić tego paliwa i dopiero wtedy rozruch jest łatwiejszy. Także w tym przypadku, słuchajcie, jeżeli to się utrzymuje, to wiemy, że ten rozruch będzie łatwiejszy. No i dobra, na pewno mamy, słuchajcie, wyeliminowane dwie rzeczy. Jeżeli samochód nie odpala, bądź odpala, bądź głupieje, świruje. Czyli w tym momencie wiemy, że na pewno ciśnienie jest, które powinno być do odpalenia silnika. Jest ciśnienie wstępne, czyli wiemy, że elektrozawór jako rzecz, która steruje bezpośrednio pompą, jest sprawna w zupełności. No i teraz co? Jeżeli lecimy dalej, to sprawdzamy teraz wydajność pompy całkowicie. O kurczę, chciał mi telefon uciec. Słuchajcie, wydajność pompy, żebyśmy mogli zrobić, będziemy musieli tam na dole, obok tego krótca, który ja wkręciłem, jest brązowa wtyczka. Ta brązowa wtyczka będzie do wypięcia. Jeżeli wypniemy brązową wtyczkę, to przy kręceniu pompa daje nam całkowite ciśnienie, tyle ile po prostu jest w stanie wydolić. Na wskaźniku tutaj, jeżeli będziecie mieli wskaźnik na przykład taki do 2000 barów, bo możecie też taki zdobyć, bo są, czy 2,5, nieważne. W każdym razie, jeżeli uzyskacie ciśnienie 1600 barów, to będzie świadczyło to o tym, że pompę macie w stanie idealnym. Także wypinam wtyczkę i spotykamy się za chwilę i robimy próbę kręcenia. No i okej, słuchajcie. Wszystko mamy zamontowane. Powiem od razu rzecz taką. Jak będziecie kręcić, jak wypniecie elektrozawór, włączycie zapłon, pojawi się Wam spiralka migająca. Więc się tutaj nie zrażajcie. Jest to błąd chwilowy, który co prawda zostaje na stałe zapisany w pamięci komputera, że miejsce miało takie coś, czyli gdzieś tam rozpięcie elektrozaworu, natomiast nie będzie to wpływało w żaden sposób na pracę dalszą, dlatego że po podpięciu z powrotem czujnika temperatury, po podpięciu elektrozaworu tej brązowej wtyczki, z powrotem ten błąd po prostu, znaczy nie zostanie wykasowany, ale kontrolka przestanie migotać, przestanie sobie pulsować, przypominać o awarii, dlatego że awarii nie będzie. No i jeszcze jedną kwestię poruszę. Dlaczego poczekałem, aż spadnie mi ciśnienie całkowicie paliwa i jak się to ma do tego, co powiedziałem, że to paliwo spadać nie powinno. Nie powinno spadać drastycznie. Natomiast nie ma pompy idealnie cudownej, takiej, która tego paliwa spuścić by w dół nie spuściła. Ona po pewnym czasie i tak wiadomo, że sobie to paliwo będzie upuszczała na zaworkach, ale nie jest to tak, że to paliwo my przestajemy kręcić, a ono nagle łup, wskazówka nam opadła w drugą stronę. Także tak to się ma, jeśli chodzi o kwestię spuszczania paliwa. I okej, ja idę zrobić próbę kręcenia. No i tak jak, nie wiem, czy powiedziałem, wskaźnik na pewno ma przekroczyć grubo ponad 1000. Powinno dojść w przypadku Forda do 1600 barów, czyli prawie, że zamknąć tutaj nam tą skalę powinno. Wtedy wiemy, że ta pompa jest idealna i robimy próbę. I myślę, że to będzie zaraz widać. No i myślę, że to było widać. Ja tego co prawda nie widziałem. To w tym momencie paliwo sobie jakiś tam sposób leci. Co prawda mogłoby to lecieć u mnie troszeczkę wolniej, nie ukrywam, bo widzę, w jaki sposób kondycja jest zachowana tej pompy. Ale jeszcze nie można tego skrytykować, powiedzieć, że jest źle. Powinno być lepiej. Nie ukrywam, że powinno być lepiej, ale słuchajcie, przebieg jest aktualnie
560-2000, ale już zaczyna, widzę, to ciśnienie spadać. Ok, dobra, więc tego już nie poruszamy. Jeśli chodzi o kwestię pompy, to jest ok. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz. Powiedziałem, że można sprawdzić na złomie pompę na jakimś tam samochodzie. Natomiast nie powiedziałem o jednej kwestii. Słuchajcie, ciśnienie. Jeżeli samochód nam zapalił, mieliśmy ciśnienie około 5,5 bara, czyli około 5, ciśnienie dobre. Natomiast słuchajcie, jak się ma, co dotyczy kwestii kręcenia rozrusznikiem. Jeśli kręcimy rozrusznikiem, ciśnienie wstępne powinno się wahać w granicach. Te 2 to już jest minimum, słuchajcie. To jest naprawdę minimum. Generalnie jest to taki zakres, przyjmijmy tam powiedzmy od tych 2 do 3,5 bara nawet. Jest to ciśnienie wstępne, które pompa jest w stanie wytworzyć podczas kręcenia. Słuchajcie, no to tak jak tutaj powiedziałem, patrzcie, ta wskazówka prawie że się zatrzymała, także ta pompa jest w dobrej kondycji. Nie można skrytykować. Także jeśli ktoś ma problemy z układem paliwowym, to już słuchajcie, na pewno po takim zabiegu, jak jest teraz zrobiony, mamy wyeliminowaną pompę wstępną, mamy wyeliminowaną pompę wysokiego ciśnienia. Czy ona opiłkuje, tego nie wiemy, bo to dodaje nam próba tylko wglądnięcia filtr paliwa, czyli spuszczenia paliwa z filtra. I co prawda jakieś opiłki zawsze się znajdą, bo są również razem z paliwem wlewane. Ale generalnie wiemy, że te ciśnienia, słuchajcie, mamy zachowane, jak książka pisze. Także na pewno mamy wyeliminowane te rzeczy i teraz nam zostały tylko wtryskiwacze. Myślę, że na jakimś tam kolejnym filmiku Wam wytłumaczę z kwestią wtryskiwaczy, jak zrobić próbę przelewową. No ale póki na razie, słuchajcie, czepiliśmy się samej pompy, jak wytestować pompę, jeżeli coś się niepokojącego dzieje i ustalenie, czy mamy problem z tryskami, czy mamy problem z pompą. Jeżeli tego typu jest działanie w pompie, takie dwusekcyjne, bo to jest dwusekcyjna pompa, jeżeli mamy takie zachowanie, jakie mamy, czyli te ciśnienia są takie, jakie mieliśmy tu mniej więcej na filmie, to jest wszystko ok i o pompę dbać musimy, aczkolwiek martwić się nie mamy, że mamy pompę do demontażu, do roboty, że ktoś nam wciśnie, że o, pani pompa do roboty i kasa. Także słuchajcie, jak filmik się przydał, podobał, łapka w górę, subskrypcję sobie włączcie, zawsze coś tam nowego dostaniecie, jakiś filmik. No i co, do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki.